Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie naprawdę bardzo szybki, ponieważ chciałem wam przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy otworzycie sobie konsolę i przejdziecie na przykład do innego folderu, aby stworzyć sobie wasz inny projekt Gatsby'ego, czyli na przykład cofnijmy się tutaj o jeden folder, a następnie włączmy npm init Gatsby. To już na tym poziomie możecie zainstalować wasze Site Components. Jak to zrobić? Oczywiście przechodzimy sobie na początku przez tą podstawową templatkę, czyli tutaj wpisujemy nazwę waszego projektu. Niech to będzie po prostu kurs. Następnie tag, niech to będzie znowu kurs. W kolejnym kroku dajecie no, ponieważ nie chcecie instalować żadnego CMS-a. No i w tym kroku klikacie Site Components. I jak widzicie, wystarczy to zrobić i już Site Components zainstaluje się samo. Ja nie będę na ten moment tego robił, natomiast możecie mi uwierzyć na słowo. To Site Component się zainstaluje, plus oczywiście zostanie wpisany tutaj do Gatsby config, wy nie będziecie musieli tego robić ręcznie, natomiast sam starter zrobi to za was. Pamiętajcie o łapkach oraz o subskrypcji. W tym odcinku to tyle, trzymajcie się, cześć!